Witam po raz kolejny. Jak widać, cała moja zbroja się rozwaliła, cała, calutka. No, nic na to nie poradzę. Więc wyposażę Zakaw skurowaną zbroję, bo naprawdę nie mam najmniejszej ochoty na brak możliwości biegania. Muszę, naprawdę chcę biegać. Tak w ogóle co się stało z moimi spodniami z Gipad, tymi najlepszymi? Chyba nie ma. A to ciekawe. No, ale mniejsza. No i tak wyposażony Zak również jest przeciążony. Dobra, wyrzucę ten topór, bo właściwie mógłby się przydać, ale może nie. Może nie tym razem. Ale tak, bo sobie jeszcze o czymś przypomniałem. To jakby wziąć coś takiego, taką kombinację. Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze to, jesteśmy przeciążeni. Kusza nam się nie przyda. Dobra, wyrzucę ten miecz. I koniec opóźniania, lecimy. Pieczęć Imperatora na pustyni Nekromanty. Ta lokacja to jest właśnie taka pierwsza lokacja na Suslanger. I od razu powiem, żebym miał to z głowy. Zrozumiałem, tak. Co jest, Zak? Dalej jesteś przeciążony, ej, co się dzieje? To, o czym chciałem powiedzieć, to w tamtej lokacji jest parę misji w multiplayerze, ja ich zbyt dobrze nie znam. Wiem, że jest misja posłaniec, czyli taka, w której trzeba, nie zgadniecie, uratować posłańca. No i właściwie tyle wiem o tej misji. O tych misjach, więc no. Nic wam więcej nie mogę powiedzieć. Wiem, że w HG-modzie latają tutaj smoki, można je pozabijać. Nie wiem, czy w normalnym multiplayerze też są, no ale tak jak mówię, ja nie wiem, nie grałem nigdy w multiplayera tak daleko, więc tego wam niestety nie mogę powiedzieć. I proszę bardzo, tutaj mamy pierwszego przeciwnika, z jakim mamy do czynienia. Jest on tak słaby, że aż nawet sprawdzę, czy rzeczywiście mam poziom trudny i jednak mam. No zobaczcie. Atak, obrona chyba mniejsza od Tygrysa z Gipad i punktów życia również jest na tyle mało. Więc naprawdę śmieszny przeciwnik. I teraz jest przeciwnik, który wcale śmieszny nie jest. Jest to piaskowy ogr. Inaczej, jest to doświadczony piaskowy ogr. 320 punktów życia i mnie atakuje. Nie przebiję go włócznią, bo ma odporność, a miecz i buława mają zbyt małe obrażenia, więc muszę wczytać grę i obejść to miejsce z daleka, gdyż no nie mam po prostu szans na powodzenie w tym stanie. Ale i co się dzieje? Atakuje nas od razu bardzo silne czarne Banshee i naprawdę jest ono silne. Wow! Zobaczcie, 133 ataku i 118 obrony. 112 obrony, obrażenia całkiem ładne. Zbroja potężna. Tak, z hien można się pośmiać, ale z tej Banshee już nie. Ale bardzo dobry mam atak dzięki temu, że dopakowałem na maksa i mogę sobie, i może jakoś sobie poradzę z tą Banshee dzisiaj. No, Zak, pospiesz się. No, sami widzicie, jak ciężko mu to idzie, a to zwykła Banshee jest, ale naprawdę bardzo fajnie wygląda i jak już mówiłem, bardzo lubię tych przeciwników, ten rodzaj przeciwników, naprawdę świetnie wyglądają. Kurczę, chyba nie pokonam tej Banshee jednak, bo widzę, że Zak tutaj się męczy, a ta Banshee się w międzyczasie zregenerowała. Spróbujmy bić w główkę, że to coś pomoże, a tam jest od razu następna. Oj, chyba nie, chyba nic z tego. Tak więc wykonam manewr unikający. Choć właściwie mam dwie możliwości. Jestem dość pewny swoich rózg, więc mógłbym wykonać manewr idź i nie przejmuj się wszystkim. Ups, tu mi ta, przepraszam was, że tu mi infobot się dobija. Ale mniejsza o to. Może przestanie, dobra. Manewr
pokonanie tej Banshee jest niewykonalny, więc wykonam manewr odwrotu i proszę bardzo. Bardzo dobrze można sobie uciec do strefy gry, z powrotem do ostatniej kryjówki i wejść od nowa i mam nadzieję, że ta Banshee nie będzie nas atakowała, nie atakuje. I od teraz będę unikał wszystkich przeciwników na tej mapie. I dlatego ta misja jest jedną z takich... szczerze to ja nie lubię tej misji właśnie z tego powodu, że te Banshee tutaj na początku są takie potężne w porównaniu do Zaka, chociaż Zak również jest potężny, ale ta zbroja, głównie ta zbroja tych Banshee mnie dobija. No nic, zobaczymy co się będzie działo w ten sposób, gdy pójdę z Banshee na plecach. Hiena nas nie widzi. No cóż, tak to jest nosić ekwipunek z Gipat na Suslange. Jak widać już się rozpadło. Już się rozpadły buty, a wcale długo nie miałem na sobie. Dobra, zapiszmy jeszcze kawałek i... No, małe zielone złe oczy mnie atakują, ale to nie są przeciwnicy, którzy mogliby mi zagrozić. Dobra, Banshee niech sobie nas atakuje. Na szczęście nie woła reszty przeciwników. Możemy dojść do naszego celu, czyli mamy znaleźć skrzynię cyklopa i oto jest ta skrzynia cyklopa. To jest nasz dorosły cyklop, on ma statystyki, nie wiem, nie jestem pewien, ale jak na mój gust on ma identyczne statystyki jak miał na Gipat. 150 zbroi ma, więc wow. Więc bardzo niebezpieczny jest. I nie radzę z nim zadzierać jeszcze. Tak, oczywiście tego przeciwnika, mimo że ma 150 zbroi, będzie się dało później pokonać i ja to oczywiście zrobię. Ale na razie sobie to oczywiście daruję, bo mam zbyt słabą broń niestety i to jest dużym problemem właśnie ta broń. Jest naprawdę wielkim, wielkim problemem, jeśli chodzi o tych przeciwników. O, i tutaj mnie napadły jeszcze stare pająki, które są odrobinę słabsze od tych Banshee i wiecie co... ojejku. I wiecie co, skieruję się do wyjścia i mam nadzieję, że... niedobrze, hełm cięcia Blissena się rozpadł. Mam nadzieję, że będę się szybciej regenerował niż oni będą w stanie zadawać mi obrażeń. Tak, rozbierz się Zak do końca. Wszystko się rozpadło. Naprawdę teraz zaczynam się bać, jeszcze parę kroków, ale już prawie Zak nie żyje. Jak mi siądzie jakiś porządny krytykal, to mógłbym zginąć, ale nie. Na szczęście udało się. Uff. Ci są dalej zajęci. Tutaj możemy porozmawiać z Catulem i pokazać mu ten sygnet. Przepraszam za moją szorstkość, bracie. Mam nadzieję, że to nie popsuje nic między nami. Wyglądasz teraz jak piskle w zniszczonym gnieździe. Lecz bractwo ostatniej kryjówki może ofiarować ci nowy dom i nową rodzinę. I możesz zataić swoją przeszłość. Lecz lepiej, jeśli powiesz nam pokrótce o sobie i jak to się stało, że znalazłeś się w kanionie. To żadna tajemnica. Poszukuję młodego mężczyzny z rasy Dżunów. Jedyne, co o nim wiem, to, że ma czerwoną skórę. Nie mam żadnego innego celu tu w Suslanger. Jak tylko go odnajdę, wrócę do Gipa. Nazywacie ten teren bezużytecznymi lądami, a to jest tak blisko domu. Jakkolwiek dziwne to się może wam wydawać. Przykro mi, ale nie dołączysz do nas. Lecz ja, Catul, pierwszy pośród równych w naszym bractwie, szanuję twoją decyzję. A ktokolwiek może, niech pomaga ci w zadaniu. Tak, dość dobra ta rozmowa. Oczywiście zostaliśmy przyjęci, całe szczęście. Tak w ogóle nie wiem, po co tu ten kowal stoi, jak i tak nie powie ani słowa. No, mniejsza. I teraz, mam tu dwie takie uwagi. O co chodzi tu Zakowi, że...
te bezużyteczne lądy jest tak blisko domu, nie rozumiem tego, ale cóż. I tutaj, brat Katul nie powinien powiedzieć, przykro mi, ale nie dołączysz do nas, tylko przykro mi, że nie dołączysz do nas, bo tak to brzmiało, jakby nas chciał wyrzucić z tej ostatniej kryjówki. Ach, a on tego zrobić nie chce. I proszę bardzo, możemy przyjąć dwóch pierwszych towarzyszy, Fajraka. Nie dokończyliśmy chyba ostatnio naszej rozmowy, więc chciałem zapytać ponownie. Czy życzysz sobie pomocy maga? O tak, powiedziałbym, że bardzo, lecz tylko jeśli obiecasz, że nie będzie żadnej nieusprawiedliwionej przemocy. Oczywiście, że nie. Z twoimi wrogami uczynię co w mojej mocy, lecz dopiero kiedy mi każesz. Natomiast jeśli zdarzy nam się natrafić na moich własnych nieprzyjaciół, poznasz, co to przemoc! W porządku. Chodź więc ze mną. Lecz lepiej dla nas obu, jeśli możesz dotrzymać słowa. Tak, Fajrak to trochę taki niebezpieczny gość, lepiej na niego uważać. Może Harad ma więcej oleju w głowie, chociaż, jak mówiłem, mądry to do końca nie jest. Bracie Blondynie, wiem o twoim zadaniu. Pozwól mi pomóc ci. Pozwól mojej zemście również służyć szlachetnemu celowi. Zgadzam się, lecz pamiętaj, okiełznaj swoje żądze. Z całą pewnością nie chciałbym zobaczyć cię martwego z powodu samodzielnego zaatakowania całej armii. Oto się nie martw. Tak, moim życiowym celem jest zemsta, ale chcę pozostać przy życiu jak najdłużej, ponieważ jeśli umrę, to co to będzie za zemsta? No, tutaj masz rację, ale zobaczcie, jak bardzo przepity głos ma ten Karad. Ja nie wiem, co oni tam piją na tym Suslanger, ale żeby mieć tak przepity głos, to... No, w sumie to ruska gra, więc... Więc dobra. Koniec komentarzy i zapraszam was do nas na następny odcinek, który, jeśli ktoś grał w grę, tak, to może właściwie pominąć, no bo będę rozmawiał ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy tutaj są, jeszcze pozostali. I nie wiem, jeśli starczy mi czasu, to jeszcze sobie przejrzę ekwipunek, chociaż samo oglądanie ekwipunku i tego, co jest w sklepie, myślę, że zajmie mi bardzo, ale to bardzo, bardzo długo. Trzymajcie się.